Dzień dobry, chociaż w moim wypadku dobry wieczór. Chyba że oglądacie mnie wieczorem, to w waszym wypadku również dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku Chmielobrodego poleca znowu będę mówił wam o tym, co powinniście pić w nadchodzącym tygodniu. No chyba że jak zwykle się z tym nie zgodzicie. Miniony tydzień piwnie był dla mnie dość skomplikowany, dlatego że nie bardzo byłem w stanie wybrać trzy piwa, które po prostu zerwały mi papę z dachu. Takich piw niestety w zeszłym tygodniu nie trafiłem, ale na szczęście udało mi się wybrać kilka takich, które zostawiły po sobie całkiem pozytywne wrażenia. I właśnie tymi historiami dzisiaj się z wami podzielę. Zacznę od browaru Rockmill i od ich Risa Going Dark. Jest to podstawowa wersja Russian Imperial Stoutu, który potem trafił w różne beczki. One też czekają do spróbowania. Oczywiście nie beczki, tylko piwa. Natomiast samo piwo bazowe to jest bardzo przyzwoity, mocno czekoladowy ris z wyraźnymi akcentami palonymi. I znowu mam problem, gdzie postawić butelkę, więc chyba zrobię to po prostu tak. W którym alkohol co prawda jest jeszcze nieco zbyt wyraźny, więc ma on potencjał do leżakowania, ale tak poza tym wszystko się tutaj zgadza i to, co mnie do niego przekonało i dlaczego ja was chcę do niego przekonać, to genialny aromat gniecionego drożdżowego ciasta, świeżutkiego, który no dla mnie jest po prostu rewelacyjny w risach i strasznie go uwielbiam. Drugim piwem, które będę wam dzisiaj pięknie. Drugim piwem, które będę wam dzisiaj polecał, to nowa, świeża warka Smoky Joe's Ale Browaru, która jest turbo czekoladowa. Torf jest na dość umiarkowanym poziomie i zadowoli te osoby, które jeszcze z torfem się tak mocno nie zaprzyjaźniły. Jedyne, co odrobinę mi w tym piwie przeszkadzało, to delikatnie wyczuwalny aldehyd octowy, ale on nie przeszkadza bardzo, jest naprawdę na granicy wyczuwalności. Co do trzeciego piwa, które chciałbym wam dzisiaj polecić, to mamy Replay, ale nie z piwa, lecz z browaru. Mowa tutaj ponownie, jak to miało miejsce bodaj przed dwoma tygodniami, o browarze zakładowym. Browar zakładowy należy do jednych z moich ulubionych browarów. Uważam, że wśród całej rzeszy kontraktowców, niekontraktowców, ważą piwa najrówniejsze i naprawdę rewelacyjnie. Ich podwójny wniosek urlopowy, który mam nadzieję jeszcze znajdziecie gdzieś w sklepach, chociaż będzie to trudne, ale warto. Może jeszcze będzie też gdzieś na przykład na kranach. To podwójna tropikalna ryżowa IPA i faktycznie jest tu mega tropikalnie. Ananas i mango i cytrusy po prostu atakują ze szkła, chcą nas zeżreć w całości, a w zasadzie my dzięki temu chcemy zeżreć to piwo. Jest tutaj też oczywiście świetna, rewelacyjna, piękna, doskonała, fantastyczna, wysoka gorycz, nie zmieszczę, zmieszczę, yes! No i oczywiście bardzo wysoka pełnia, no ale jak na 19 stopni Balinga i 8,4% alkoholu, to nie ma się tutaj czemu dziwić. Przyznam szczerze, że jeżeli miałbym wybrać z tej trójki najlepsze piwo, no to zdecydowanie podwójny wniosek urlopowy, bo one są po prostu fantastyczny, koniecznie go też spróbujcie. Natomiast czekam też na informacje od was, co wy ciekawego piliście w minionym tygodniu, czego ja powinienem spróbować. Jeżeli filmik wam się podobał, łapka w górę, to jest dla mnie bardzo ważne. No i dzielcie się też tym filmikiem i dawajcie suby i cieszcie się życiem. Picie dobre piwo i do zobaczenia za tydzień.